akcję zbierania podpisów rozpoczynamy już od dziś. Zgodnie z ustawą o referendach lokalnych mamy 60 dni od momentu poinformowania władzy samorządowej o takiej akcji, czyli tak naprawdę poinformowaliśmy 25 kwietnia, do 20 czerwca mamy prawo zbierać podpisy pod tym wnioskiem o referendum. Zaczynamy dziś o godzinie 12 pod Solarisem, od 12 do 15 będziemy już wystawiać po raz pierwszy stolik, a później codziennie w innym miejscu, bo zgodnie z tym, jak poinformowaliśmy pana prezydenta, najbardziej zainteresowani tym, aby nie sprzedawać akcji energetyki cieplnej Opolszczyzny, powinni być ci mieszkańcy, którzy właśnie korzystają z dostarczanego ciepła. A najwięcej mieszkańców, którzy są odbiorcami ciepła, znajduje się na dużych osiedlach mieszkaniowych i tak będziemy wystawiać nasz stolik. I na Habrach, i na Malince, i na osiedlu Armii Krajowej, jak również na tych wszystkich osiedlach, które należą do spółdzielni mieszkaniowej Przyszłość, czyli tak naprawdę te duże Boniny, które są na Placu Teatralnym, również tam będziemy wystawiać stolik. Będziemy zbierać podpisy i myślę, że patrząc w przeliczeniu na liczbę wyborców, 2,5 roku temu 97 tysięcy wyborców około było, potrzeba 10%, czyli około 9700 podpisów do tego, żeby wniosek był zgodny z obowiązującym prawem. Chcemy zebrać te podpisy i pokazać prezydentowi, że to, co wyprawia w ostatnich dniach, ostatnich miesiącach i ostatnich latach, to nie godzi się urzędowi prezydenta stolicy naszego regionu. Dlatego stop prywatyzacji ECO to początek kampanii referendalnej.